Tablice dydaktyczno-informacyjne pod tytułem Papieskie pielgrzymki do Polski. Tablica druga. Papież przybył do ojczyzny 2 czerwca 1979 roku. Partyjni dygnitarze ze względów politycznych nie wyrazili zgody na to, aby wziął on udział w majowych obchodach jubileuszu 900-lecia męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Jan Paweł II był pierwszym biskupem Rzymu, który postawił stopę na polskiej ziemi. Na lotnisku Okęcie, w imieniu duchowieństwa i wiernych, witał go prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Najważniejszym punktem wizyty okazała się msza święta na warszawskim Placu Zwycięstwa. W homilii tam wygłoszonej Jan Paweł II wystąpił w obronie godności narodu i rodziny oraz przypomniał, jak wielką rolę w historii Polski odegrały wiara i Kościół. Na koniec wypowiedział pamiętne słowa: Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. W Gnieźnie 3 czerwca papież podkreślił fundamentalną rolę chrześcijaństwa w życiu narodów całej Europy Środkowo-Wschodniej, a także rolę i zadanie Kościoła w obronie praw człowieka. Jasną Górę określił jako miejsce, w którym bije serce narodu. Przemawiając do rodaków z jej szczytu stwierdził: Tutaj zawsze byliśmy wolni. Jan Paweł II odwiedził również miejscowości Drogie Mu od Dzieciństwa, Kalwarię Zebrzydowską i rodzinne Wadowice. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odprawił 7 czerwca mszę świętą oraz modlił się w celi śmierci błogosławionego ojca Maksymiliana Marii Kolbego. W Nowym Targu prosił rodaków, aby szanowali pracę na roli. Zaapelował także o ochronę prawa do życia dziecka poczętego. Zwieńczeniem pielgrzymki była msza święta na krakowskich Błoniach 10 czerwca, w której wzięło udział około 2 milionów wiernych. Podczas liturgii papież przypomniał o wyższości prawa moralnego nad stanowionym. Wizyta Jana Pawła II w 1979 roku naruszyła fundamenty władzy w całym bloku komunistycznym i przyczyniła się do powstania niezależnego Związku Zawodowego Solidarności. Pierwsza pielgrzymka do Polski była drugą podróżą apostolską papieża. Na przełomie stycznia i lutego 1979 roku Ojciec Święty odwiedził Meksyk. Podsumowanie. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski trwała od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Jej hasło brzmiało: Gaudę Mater Polonia, ciesz się Matko Polsko. Jan Paweł II spotkał się z wiernymi w następujących miejscowościach: w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, w Oświęcimiu oraz w Nowym Targu. Papież przebywał w Polsce 9 dni, podczas których wygłosił 48 homilii i przemówień. We wszystkich spotkaniach z Janem Pawłem II uczestniczyło w sumie około 10 milionów osób.